Natalia Barańska, witam Państwa w studio Polskiej Telewizji Regionalnej i zapraszam na magazyn miejski. Święta wielkanocne w tym roku również będą z pewnymi obostrzeniami. Od 27 marca w miejscach kultu religijnego obowiązuje limit osób. Jedna osoba będzie musiała przypadać na 20 metrów kwadratowych. Bez zmian pozostanie obowiązek zakrywania ust i nosa oraz zachowanie 1,5-metrowej odległości od innych osób. Jak zaznacza ksiądz Ryszard Piasecki, proboszcz parafii świętej Jadwigi, trudne doświadczenie przeżywania kolejnych świąt wielkanocnych z tak wielkimi ograniczeniami musimy przyjąć z pokorą. Mamy pewną tradycję jednak przychodzenia do kościoła na te święta. Czy my Polacy, czy my wierni Polacy potrafimy duchowo przeżywać te święta w swoich domach? Wątpię. Wątpię, bo przeżywanie duchowe, no to owszem, są ludzie, którzy to potrafią czynić, ale większość tego nie czyni. Potrzeba tej otoczki wspólnoty, potrzeba tej liturgii. Po co jest liturgia Triduum Sacrum, czy w ogóle całego Wielkiego Tygodnia? Ano po to, żeby nas wprowadzić i prowadzić przez te tajemnice, które są największymi tajemnicami naszej wiary. I dlatego ta liturgia, ona jest potrzebna. My tej liturgii sobie w domu raczej nie potrafimy wytworzyć. Sytuacja wymaga od nas wielkiej kreatywności, by ten czas wzmacniania chrześcijańskiej nadziei nie zmienił się w beznadzieję i powątpiewanie w Boży zamysł zbawienia świata, pisze ksiądz prałat Ryszard Piasecki na stronie internetowej parafii. Mamy epidemię, w związku z tym są ograniczenia. Ale ja myślę tak, że nawet w ramach tych ograniczeń można, przynajmniej jakieś reprezentacje rodzin mogą przyjść i mogą przeżyć tę liturgię. Pozostała część powinna tych wiernych, którzy nie będą uczestniczyli z racji choroby, z racji lęku, obawy, żeby się nie zarazić, więc mają prawo pozostać w domu, ale jako katolicy powinni do tego jakoś przymierzyć się, ten czas poświęcić na tą liturgię w domu, zostawić wszystko na boku, włączyć telewizor, jakąś transmisję tej liturgii z jakiegoś kościoła, może znaczącego bardzo w kraju, jakiejś katedry, bo tam te liturgie są o wiele bogatsze są niż w parafialnych kościołach, żeby je po prostu przeżyć. Wszystkie obrzędy Triduum Paschalnego będą organizowane w sposób tradycyjny, uwzględniając przy tym normy sanitarne. Błogosławieństwo pokarmów w Wielką Sobotę może odbyć się tylko na placu przykościelnym. Powiat dębicki kontynuuje budowę chodników. Nowe trakty piesze powstaną już niebawem w Stasiówce i Paszczynie. Ponad 413 zł będzie kosztować kontynuacja budowy chodnika w Stasiówce, gdzie w 2021 roku powstanie kolejne 504 metry ciągu pieszego. W tym roku będzie także kontynuowana budowa chodnika przy drodze powiatowej relacji stacja Kochanówka-Paszczyna. Ma tutaj powstać kolejnych 450 metrów chodnika w kierunku cmentarza i Góry Śmierci za około 455 tysięcy złotych. Chodników będzie więcej. To jest bowiem szerszy jakby taki projekt, czy plan, czy szerszy zakres realizacji przez powiat swoich obowiązków wynikających z zarządzania infrastrukturą drogową, który jest faktycznie dużo w naszym powiecie. Starosta powiatu dębickiego Piotr Chęciek podkreśla, że łącznie na chodniki w latach 2021-2022 zostanie przeznaczone 7 milionów złotych. Ponad połowie będą to środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych, które udało się pozyskać w związku z drugą tarczą, tą związaną z epidemią. I rzeczywiście będzie kilkanaście kilometrów chodników, a jak się okaże, że ceny z przetargów będą niższe niż z kosztorysów, to może nawet kilkadziesiąt. I to będzie chodnik w gminie, chodniki to będą w gminie Żyraków, w gminie Czarna, w gminie Pilzno, w gminie Jodłowa, w gminie Brzostek, w gminie Dębica. W mieście Dębica był wykonany na ulicy Świętosława. Będziemy też zaczynać remont czy przebudowę drogi Dąbie, Róża Dąbie.
rozstrzygnął się przetarg. Cena jest niższa od kosztorysowej, około 25%. I zamiast 2 miliony, 3 miliony 600 będzie kosztowała budowa, przebudowa tej drogi też z 2 kilometrami prawie chodnika, 2 miliony 800. Więc znaczna oszczędność, prawie 1 000 000 zł. No częściowo oczywiście są środki, których nie zobaczymy, bo jest to Fundusz Dróg Samorządowych, 80% dofinansowania, więc z tego miliona większość po prostu zostanie w budżecie państwa. Ale dzięki temu pewnie będzie można skorzystać z wniosków, które są na liście rezerwowej. Gdy się te oszczędności pozbierają, to i pewnie takie nasze projekty będą mogły w związku z tym wpaść na listę główną. W 2020 roku w Stasiówce w ramach pierwszego etapu tej inwestycji powiatowej przy udziale środków finansowych gminy Dębica powstało już 450 metrów chodnika o wartości blisko 322 tysiące złotych. Budowa obu chodników współfinansowana jest przez gminę Dębica, która do jednej i drugiej inwestycji dokłada po 200 tysięcy złotych. Prima Aprilis to dzień, w którym co roku robimy sobie żarty, kawały i staramy się wprowadzić w błąd naszych przyjaciół, rodzinę i znajomych. Dziennikarze także publikują teksty lub realizują materiały filmowe, w których podają nieprawdziwe informacje, często zaskakujące i mało prawdopodobne. Jeżeli widzowie lub czytelnicy uwierzą, że publikowany materiał jest prawdziwy, to znaczy, że został przemyślany i dobrze zrealizowany przez daną redakcję. Reporterzy Polskiej Telewizji Regionalnej PTVR zapytali, jakie najzabawniejsze żarty prima aprilisowe zapamiętali z poprzednich lat mieszkańcy naszego regionu. Kupiłem zbitą szybkę na stronie internetowej, założyłem na telefon znajomemu i po prostu rzuciłem ten telefon tak, żeby się nie rozbił i symulował to zbitą szybkę. Ktoś cię woła, dziura w bluzce, no jak to za dzieciaka. No a te, które już były w starszym wieku, zachowano dla siebie. Jak byłem młody, to wtedy siostra mi zrobiła taki żart, że jak jest Coca-Cola, przywiązała pod nakrętkę Mentosa. Jak odkręcałem, Mentos spadł do tej Coca-Coli i mi po prostu na twarz wybuchło to. Zatem nie pozostaje nam nic innego, jak tylko życzyć Państwu udanych prima aprilisowych żartów i trochę uśmiechu, zabawy i radości w tych ciężkich czasach pandemii. To wszystko w dzisiejszym serwisie. Ja się z Państwem żegnam. Do zobaczenia. We'll be right back.